plebiscytach. Jeszcze raz podkreślam, wszystkie panie są wygrane. Mamy nadzieję, że będziecie robiły i więcej, i lepiej po tym spotkaniu naszym dzisiejszym to, co robicie, bo robicie to bardzo dobrze. No i teraz już ogłoszenie wyniku. Myślę, że zaczniemy od miejsca trzeciego. Zaczynamy od miejsca trzeciego. Już spoglądam na panią, która zajęła miejsce numer 3. Tak, tu jest pani Jolanta Niewińska. Zapraszamy. Miejsce trzecie. Plebiscycie kobieta roku 2010. Chyba, że trzeba wrócić się kwiatę, ale wtedy będę musiał porzucić mikrofon. Ale już wiem, jak sobie poradzę. W ten sposób sobie poradzimy. Tym samym damy możliwość wypowiedzenia się. Oddajemy pani głos. Bardzo skończona, możliwe odłonę i ten za moment. Przepięknie podziękuję. Pewnie jest tyle emocji, jestem wrażenie. Nie przypuszczałam, że znajdę się w tej zacnej grupie pani. Jestem, bardzo dziękuję. Emocje mnie tutaj przewyższają. Może postawię kropkę za jakiś czas. Podziękuję tak normalnie. Bardzo dziękuję. Wiedziałem, że będziemy mieli jakiś problem logistyczny. Dodam, że nagroda za miejsce trzecie ufundowana przez... O właśnie, tutaj są te nagrody. W momencie, ja tylko odczytam, bo to dosyć ważne. Miejsce trzecie to zaproszenie na zabiegi w wartości 250 zł. Apis Natural Cosmetics to jest fundator. Dla wszystkich pań upominki od Douglasa. Poproszę też o... To właśnie, ależ wiedziałem, że taki WP popełnię. Dyrektor handlowy grupy GRA, Magda Kostrzewska. Wiedziałem, że kogoś nam jeszcze brakuje. Proszę, to jest dowód na to, że pracuje u nas dużo kobiet. O, wiedziałem, że nam naprawdę kogoś brakuje jeszcze na scenie. I również nagroda ufundowana przez Bajeczny Spa. Zaproszenie na zabieg w wartości 250 zł. A także nagroda od Apis Natural Cosmetics, zestaw kosmetyków z Morza Martwego i oczywiście także upominek od Douglasa. Jak to się stało, nie wiem do dziś. Dziękuję. Magda Kostrzewska, wręczy nagrody. Czyli ten moment, kiedy dowiemy się, kto zostanie kobietą roku 2010. To co, Bogdan? Możesz nam zdradzić, kto zostanie kobietą roku? To jest pani, która... A, uciekłeś. Chciałam powiedzieć, jest na miejscu czwartym w Telebimie. Pani Joanna Franczak. Pani Joanna Franczak otrzymała najwięcej głosów. Jest zwycięzczynią drugiego plebiscytu kobieta roku. Jest kobietą roku 2010. Pani Joanno, pani również otrzymuje nagrody. Ufundowana przez Bajeczny Spa, zaproszenie na dzień spa warte 1000 zł, a także nagrodę ufundowaną przez Atelier 28, zaproszenie i to bezterminowe na usługi fryzjersko-kosmetyczne wartości 450 zł, koloryzacja, cięcie, modelowanie oraz zabiegi kosmetyczne, jak również upominek od perfumerii Douglas. Oczywiście, że tak. I suszarnia zaprasza na kolację. Pani Anno? Dziękuję bardzo, zaskoczenie jest pełne, nogi mi się trzęsą, tak, że nie mogę opanować tego drżenia. Trzymam się mikrofonu tak jak zawsze, córka się ze mnie śmieje, że jak drążka w autobusie, jakbym jechała autobusem, ale muszę, bo naprawdę jestem tak rozemocjonowana, zupełnie na to nie przygotowana. Bardzo wszystkim dziękuję i chociaż spodziewam się, że to nie są same przyjemności, ale pewnie też i obowiązki. Więc biorę z dobrodziejstwem inwentarza i... I gratulujemy. Jeszcze raz brawa prosimy. Przypomnę. Nagroda od Bajeczny Spa, od Atelier 28, a także nagroda od Kasy Stefczyka. To elegancki zestaw Parker, pióro, długopis i skórzane etui z eleganckim pudełkiem. No i gwarantowanym i jeszcze grawerowanym imieniem i nazwiskiem. Poza tym Apis Natural Cosmetics ufundował także zestaw kosmetyków z Morza Martwego. Teraz te wszystkie nagrody do pani Janny. Dziękuję bardzo.
szczególnie... Magda Kostrzewska, dyrektor handlowy agencji GRA. Pani Bogna mnie namówiła, chociaż nie musiałam niedługo namawiać do wzięcia udziału w tym konkursie, ale bardzo pani dziękuję, ponieważ ten konkurs sprawił, że tyle się otworzyło w ludziach emocji, tyle poznałam ludzi, których mi się wydawało, że znam ich już tak dokładnie, a poznałam ich zupełnie dokładnie od nowa. Za co bardzo pani dziękuję, bo to dzięki pani. Też dziękuję. Poprosimy teraz chwilę dla fotoreporterów, także będzie można obejrzeć film na MM Bydgoszcz jako relację z tego wydarzenia. I wszystkie panie zapraszamy w tej chwili, wszystkie uczestniczki plebiscytu w tej chwili tutaj na środek, tak żebyśmy mogli się wspólnie sfotografować. Może Bogno? Zrobimy w ten sposób. Pani Elżbieta Marcinkowska. No już chyba teraz będzie dobrze. Bardzo fajnie, to jest taki miły moment, kiedy fotoreporterzy będą mogli uwiecznić ten moment, kiedy wybraliśmy kobietę roku 2010. Dodam, że partnerami biznesowymi akcji były restauracja Stary Port, także Bednarz Nieruchomości, Balance Wellness and Spa, też dziękujemy, Autex, Diller Fiata i Alfa Romeo, restauracja Kurkuma, Perfumeria Douglas, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy, Apis, kosmetyki z Morza Martwego, także Kasy Stewczyka, Atelier 28 Olaf Sobieralski, Carpenter, bajeczny salon i spa oraz restauracja Suszarnia, w której bankiet się odbywa.